mamy do przesadzenia kwiatki, mamy dwie pary rękawiczek. Jakie przesadzanie kwiatów? Ty jesteś facetem, czy ty jesteś pizd***? Co to ma w ogóle być? Co to w ogóle jest za randka? Ty mi mówisz o rybach i o przesadzaniu kwiatów? Tą randkę totalnie ogłaszam za jedną wielką porażkę, którą również jesteś ty. I nie będziesz mi wciskał kitów, tak? Że jesteś sam. Tak uważam. Tak, tak. Dobrze, no jeżeli ty tak uważasz, to ja ciebie nie będę przekonywał. Ja jestem singlem, ale ty pewnie będziesz dalej singielką, jak będziesz miała takie podejście do facetów. Pokazać. Dziękuję, dziękuję tobie bardzo. No, pani lubi ewidentnie inny typ faceta, generalnie rzecz biorąc, wychodzi z bez kitu, kwiaty przesadzać, kurwa, z chłopem. Ale charakterem... No nie za pizda. Tak powiedziałeś na początku, jesteś zbyt gorzka. Tak, a ty jesteś pizda, która o siebie nie dba i nie zamierzam już z tobą więcej dyskutować. No ja to ja ciebie nie obrażam, więc możesz wyjść. Dziękuję tobie bardzo. Na razie, trzymaj się. Do zobaczenia. Do nigdy. Tylko oddaj kieliszek. Proszę. Dziękuję ci ślicznie. Ale tylko jeden z nich jest singlem i tylko jeden będzie mówił prawdę. Dwaj pozostali będą zwyczajnie ściemniać i wmawiać singielce, że są wolni. Jak to można powiedzieć, jestem erotomanem. Kobiet chyba nie rozbierałeś, ale w komputery często, co? No, ciebie na przykład teraz mógłbym rozebrać. Dwóch z nich jest w stałych związkach, ale udają kawalerów do wzięcia. Justyna będzie musiała wytropić kłamcę. Na pewno tu mieszka jakaś kobieta. Myślałem, że to zjesz, nie? Ale jak mam to zjeść? No jakbyś chciała, to ja cię mogę nakarmić. Zaproponował ją, żeby ją nakarmić. Może to... A wytrzesz widelec? A. No, tego to już jest chyba za wiele. Co ty robisz? Nigdy w życiu. Pod wodę i chusteczką. To mogę tu? Nie. Dobra, padłem. Nie da się opisać tego uczucia, po prostu bałagan, śmierdziało tam, tragedia. Nie mogłabym być takim syfiarzem. Dobrze, że to się skończyło. Bardzo jest dość upierdliwą osobą. To, że czeka się o każdy bałagan, każdy, nie wiem, jakąś głupią ściereczkę na podłodze, czy... No, po prostu to takie niesprawiedliwe. Na podłodze. Już szybciej pies z kotem się dogada niż Agata z Damianem. Ale widzę, że się podoba. Niby nie chciała, ale tutaj sobie uśmiech nie schodzi. Wygrałaś drugą rundę, gramy, idziemy na całość. Dawaj, dawaj. I teraz klaps. Dawaj klapsa. Dostał klapsa, no na ładnie. Na drugą rundę. Dziękuję. Był pocałunek w usta. Co ciekawego nie ma, oprócz krzyży i starych mebli. Na szczęście zaraz przyjdzie Łukasz. W zanadrzu ma dla Justyny niebanalny poczęstunek. Przepraszam, nie umiem gotować. Poczęstujesz się? Sorry, ale nie. Ja jestem na wiecie. Ja pierdolę. Okay. Rozumiem. W ogóle nie mam klimat. Po prostu z taką zmarszczoną skórą na chuju stanąć nad tym kiblem, nie wiadomo gdzie ci pryśnie strumień i potem zapierdalać ze szmatą i to myć. Chłopie, sikanko tylko na siedząco. Także tak jak ci mówiłem, jestem singlem. Zresztą zawsze jak ścikasz, to jakieś odpryski lecą na dechę. To też jest słabe. Siema, pozdrowisz moją siostrę Bigę z Ameryki. Pipo Biggles. Dziękuję fazowy, pozdrawiam. No i ten kontakt wzrokowy. Gier Z3L4K wpłacił 10 zł. Albo jak sikasz, to naciągasz skórę z chuja typie i po problemie chyba, że masz stuleje to liptonik. Ale byczku, jak naciągniesz skórę z chuja... I twojego strumienia z napleta nic nie jest w stanie zahamować, to czasem też za mocno idzie oblać ten tył kibla. Chłopie, jak mi fiut stoi z rana i na odciągniętej skórze sikałem na przykład na obozach przez balkon, to strumień leciał na 10 metrów. Więc to też nie jest do końca tak fajnie. Trzeba uważać. Na siedząco zawsze jest najbezpieczniej. Proszę. Smacznego. O kurwa, kanapki z kiełbasą. No, tutaj jeszcze nie widziałam. Powiem ci, że pierdalaj to. Ja bym chciała, żeby mężczyzna traktował mnie jak księżniczkę, a nie jak kolegę z fabryki. Wiesz co, no przykro mi, że tak mówisz. Może... Dasz mi. Poszedł język. O, oh, wow. Jest hot. Wow.
Także mam nadzieję, że podejmiesz dobrą decyzję. Całuję, kurwa, to są takie odgłosy. Dziękuję ślicznie za przybycie. Ja tobie również. Tutaj już Klaudia wychodzi. To za podejście od tyłu było? Od tyłu lepiej. O, dobrze, w takim razie. Dziękuję. Do niebawem. Trzymaj się. Pa. Kupę, ja mam 26 lat zaraz, skończę i zobacz, jak ja wyglądam. Ja pierdolę, skurwa, w ogóle przejebane być tak przystojnym. Ty w wieku 26 lat? Podeślij mi swoje zdjęcia, jak będziesz wyglądał, kurwa. Może nie zliże mi pomadki z ust, no ale może się nie oprzeć. Nie, pojemnościowy mam mikrofon. No ale okej, jak będzie fajny, może posmagować. Dobra, coś mam ci jeszcze tutaj pomóc? Coś tutaj kurwa, jak mnie gościsz, ja się spierdolę stąd! Na ostudzenie, pamiętaj, jakieś ten, jakby energia, lecisz. Jest siła i jest moc, abyś tylko nie odleciał. Rozwiązujesz krzyżówki? Nie. A z kim? Nie lubię. A kto to rozwiązuje? Nie wiem. Jak nie wiesz, jak masz to w domu, czyje to jest? Ona się teraz przykleja do tego, czyja jest ta krzyżówka, on mówi, że nie. Słuchaj, ostatnio była u mnie gruba impreza, także... To wy na imprezie krzyżówki rozwiązujecie? A, nie wiem, ja po prostu... No, powiem, to jest gruba impreza. No to, czyli jestem nudnym gospodarzem, skoro goście się po prostu łapią za krzyżówki. A za co? Może za nas? No to proszę. Aż nawet na nią nie patrzy. Kup jest sparaliżowany, nie? Co? O, łatwo. No i teraz to wygląda jak jakiś porno. Zrozumie się jakoś tak dać. Mikołaj, właśnie puścił piosenkę disco polo i nie umie tańczyć. No i widzisz, całkiem umiem, co nie? No. I tak sam tańczysz często? Znaczy, kiedyś z mamą na weselu tańczyłem. Całkiem, trochę, całkiem. Ale no nie mieliśmy zbyt dużo wesel. Ale w tatuażu zrobić w ogóle. Powiem, przecież dobrze ci powiedziałem, że jeżeli schudniesz 15 kg, tak, to ci pozwolę tatuaż zrobić, więc umowa była jakaś. To nie jest tak, że ci nie pozwolę. Ja dotrzymuję słowa. Faktycznie wygląda to jakby starszy państwo mieszkał. No ale tak jak możesz powiedzieć przy mnie, że ona ci się podoba. Dobrze, robię to dla wygranej. Nic tu ciekawego nie ma. Oprócz krzyży i starych mebli. Na szczęście zaraz przyjdzie Łukasz.